Dzień dobry. Ostatnieści. Ojejku. Jak wyjdzie? A no tak wyjdzie. Tam już mam słońce, a tu jeszcze... Zdecydowanie nie i nadal brzęczy, więc sobie poczekam, aż tutaj słońce zacznie operować. Oj, kujtek się. Powoli kończy. Dobra. Trzeba się spakować, wszystko tutaj poogarniać. I mykać na dół. Arbeit, normalnie. Ale to... Cóż, i czekać na następną okazję. No, ale spoko. Jeszcze, żeby bezpiecznie wrócić do domu. I sobie nie uszkodzić. Przepraszam. Także fajnie. Dziewczyny tam już wstały. W ogóle, bo tam już głosy było. Słychać, jak Krzyleski już nie śpił. Aj, muszę poprzyklejać kawałki, kurczę, tego ręcznika papierowego albo chusteczki na te krople żywicy, co mi tu pospadały, to nie będzie tyle mycia później. No, masakra, ile tutaj będzie do spalania tego dalej. Ale słońce im tu da radę, tylko musi sobie dojść. To jeszcze pewnie chwilę. No nic. Ej, to ja jeszcze pewno czemu trochę. Widzimy się później. Ojeju, ale spodziewałem się większego pragnienia przez noc po tych oscypkach. Myślałem, że mnie tutaj wyzeli. Bardzo, ale tak łyknąłem tylko pół litra. Telefon jest tylko tam odjechał. Woda, latarka, lampka, smycz. I wszystko sobie tak tutaj można ewentualnie nogą tylko pomóc. I wszystko podjeżdża. Jest zacno, tylko że w miarę poziomo musi być sprzęt rozłożony. Ale czy tak musi być w miarę poziomo, bo jak nie, no to... Przepraszam. Leżenie w takim dołku. O, patrzcie, to co się dzieje. No, sami krwiopijcy by mnie tutaj chcieli zjeść. No, nie. Czekaj, aż tutaj słońce zacznie operować i dopiero wtedy wyłażę. To jest normalnie brzęczy. No, bez tej moskitiery to w ogóle nie ma szans, żebym tu przeżył. Nie ma opcji. Aż chyba normalnie. Dzisiaj albo jutro piszę do Rafała. Czy nie mają? Powinni chyba mieć, może ze dwie na stanie. Też się zastanawiałem, czy nie robić w ogóle zmiany i nie kupić hamaków z moskitierami, ale nie. Na pewno nie będę miał takiego komfortu jak tutaj. Ale już niedługo, bo już tutaj słoneczko zaczyna się pojawiać. Jeszcze pewnie z pół godzinki, godzinę max, także luźna guma. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Słoneczko tutaj zaczęło operować, więc wszystkie cwaniaki w postaci meszek się ulotniły, więc można było spokojnie wyjść. No i co? I tak właśnie nastaje nieodzowny punkt każdego wypadu, czyli no cóż, trzeba wracać. Dziewczyny się tam na waleta opalają.
ale kozaki, bo to tam przy szlaku, to tam każdy może przyleźć. Ale jak lubią, to co tam? Co tam, co tam? No, także tutaj jeszcze ruszyła właśnie drobna produkcja prądu, to ładuję sobie kamerę. Tutaj pół bateryjki jest, tamta zjedzona. No, jeszcze tyle prądu nigdy nie zjadłem. No, ale... No to dobra. Zaraz... Śniadanie, obiad. Dzisiaj z depozytu wlatuje makaron z łososiem w sosie ziołowym. Także powinno być dobre. Zaraz gotuję wodę i jedzonka. No, szkoda, że jutro, bo muszę iść do arbajtu, dlatego dzisiaj trzeba wrócić. Bo kurczę, jeszcze bym tu posiedział. W sumie zaprowiantowany jestem mocno, więc można by było siedzieć, no ale... Ale może następnym razem pójdę z kimś, może się brat wybierze, może się starszy wybierze, no to we dwójkę to było też fajnie. No, i taki staw. Tak wyjrzy, pachnie ładnie, ale co to są za normalnie Mongoły, nie zrobili w środku kreski, dokąd dolewać wody, tylko jest kreska z zewnątrz, o. No. Nieźli są. A firma ogólnie zajmująca się takim stawem, bo to Track and Eat. Oni w ogóle przygotowują morskie racje żywnościowe na bazie jakichś płatków owsianych z bardzo długim okresem przydatności. No i co? Wszystko było w pytkę. Depozyt spakowany, schowany, ale o, burza. Ja to mam fart. Normalnie w Norwegii to są może 3-4 burze w roku. I akurat dziś, kurczę, mam trochę dylemat. Co to robić? Czy iść, czy przyczekać? Raczej, że zdążę przed burzą, to się nie łudzę, bo to może być lada moment. Jedyna nadzieja jest taka, tam sobie grzmi, ja nie widzę tego, co jest za górą, ale idzie to tam. Więc może mnie tutaj minie. Bo to co, burza jak burza, niech sobie będzie. Znaczy, no niech sobie będzie. No nie, niech sobie nie będzie, tylko że po burzy to jest... No później tu będzie po prostu jakiś dramat stąd wyjść. Bo tutaj do wyjścia jest po prostu urwisko, to są gołe skały, luźne. I jak to będzie mokre, to obawiam się, że w ogóle stąd nie wyjdę. Kurczę, no to trzeba czekać, bo co, tak to bym się zaczął składać, no ale nie zacznę, no bo jak zacznie lać, to się będzie trzeba skitrać pod ten tarp. No, ale lipa. 14.07. Na żonie pisanie, czy w ogóle się już wysłało. Pisałem wcześniej, że gdzieś koło 15 powinienem ruszać. Ale to chyba nie widzę tego ruszać koło 15. No nic, czekam na rozwój sytuacji. No i co? Tak się sprawy mają. Zaniesione. 14.36. Czyli prawie pół godziny już tutaj wyczekuję. No wylazł tego kawał. I no co, śmieci popakowałem. Pakowałem śpiwór i otula. I co? I na razie czekam, żeby to się jakoś zdecydowało. No i tak się sprawy mają. Lepiej pewno nie będzie. Ale nie grzmi. Więc pakuję i się zmywam. No to co? 15.36. Nie leje i nie grzmi. Rozmiecione, wiatr tutaj sobie z tym poradzi. Tu, gdzie było palenisko przykryte. No nie jest tak, że jest całkowicie bez śladu, ale jest przymaskowane. Szpiega trzeba zabrać. Żadne śmieci, żadnego nic nie zostało. O, śmieć, kawałek folii, to trzeba zabrać. No to co, spakowany.
i zaraz będzie trzeba ruszać. Jest troszkę lżej w tą stronę, jak zwykle zresztą, albo przeważnie, może nie jak zwykle, bo zdarzało się i odwrotnie. Także co, zaraz rękawiczki i co? I ruszam w drogę z nadzieją, że mnie nie złoi deszcz. Bateria jak? Bateria pełna. No to dobrze, to wczoraj ją trochę przysiąpałem, ale z tego powerbanku coś się tam udało uszczknąć jeszcze. Tam jest, będzie suche na następny raz. No w ogóle może będzie, może zrobię tak, że utnę kawałek tamtej kłody i sobie ją wstawię tutaj między drzewa i będzie ławka. Ha. Może tak być. No, także sikanie i ogień. Widzimy się w drodze. No, to wyjdzione z tej normalnie Paryi. Spoko. Dobrze, że nie leje. To przejdzione normalnie 250 metrów, ale zegarek o spalaniu tłuszczu już komunikuje. Ha, znalazłem jednak uchwyt na kamerę. Trochę może być obraz krzywo. O, może tak. Ja tu widzę jakąś lipę. Tak. Ja chciałem skrócić. No, ale jak się kurczę śmiałem ludzi chodzących z kijami trekkingowymi, to tak sobie nie wyobrażam już żadnych wycieczek bez kijów, a zwłaszcza z obciążeniem, bo jakieś tam takie typowo turystyczne wyjścia leciutkie to sobie tam można dać spokój, ale tak jak z plecaczkiem i z obciążeniem, to już nie, kijek musi być bezapelacyjnie i bez dwóch zdań. Teraz pasowałoby znaleźć wyjście, ale spokojnie, ja zawsze szukam. Na miejsce idę bez problemu, ale z powrotem to już nie jest tak wesoło. Wylazłem z tej już, że depresji okrutnej. Tam żeśmy byli na górze zobaczyć, co live'a robiłem. Nie wiem, czy kamerką coś tam nagrałem, czy nie. A tu jest to jeziorko. Jak ktoś patrzył, to wie, które i kiedy mniej więcej ono było. A tam już w dolince będą słupy z prądem. No to zaczynam zaraz najgorszy etap. Poza tamtym wyjściem z Paryi, to teraz tutaj jest zejście. I też dobrze, że nie polało, bo łoch! Zaraz sobie pewno walnę takiego dla cyklistów środka wspomagającego. Słodkie to jak skurczybyk, ale z kofeiną i z cukrem. To się mięśnie powinny ucieszyć, że dostaną łatwego szybkiego paliwka. No tak szumi, bo wlekę teraz, bo trzymam tego kijka z kamerą, a trekkinga wlekę. Także tyle gadania, schodzę, póki mi nogi będą dawały radę, a później będzie trzeba zrobić pauzę i podlać paliwa. No, to nogi już powiedziały, że chcą odpocząć, już normalnie latają. Taki jakiś wynalazek. Na opakowaniu tam było, ile tam tego, co jest. Słodkie. Takie trochę jak mojito, czy jakieś takie coś. Lima, limon niby, ale z miętą jakąś. Nie, no niezłe. No, także chwilka i pruję dalej. Tam po tych skałach. No, tam trzeba iść. No, ale deala dobrego nie zrobiłem. Z tą próbą przeczekania burzy, bo właśnie zaczęło kropić. Ale przeszedłem już najgorszy kawałek, bo tutaj, tam kawałek wyżej, tam jest taki głaz na środku szlaku. Już tam na nim pojechałem raz tak
się wystraszyłem bardzo poważnie. No to tam można pojechać i łeb roztuć tak, że kaplica. Ale teraz to już pójdzie. Jeszcze 20 minut i na dole. Ha! Ha! Ale wymaziane, ale to już go nie wyczyszczę, bo nie mam jak. No to co, moi drodzy? Obejdzione. Ludzi tłum tutaj na dole, ale spoko. W sumie to wtedy nie było tego deszczu na tyle, żeby zmoczyło szlak bardzo, ale było trochę śliskawo, ale było chłodno. No, a spotkałem tam przy tej ściance wspinaczkowej, było tam dwóch ludzi. Mężczyzn się znaczy, bo jakby były kobiety, to bym nie mówił, że ludzi. Ale szowinistyczny żart. No i... tak, no nie, bo ja to zawsze w poruszeniu wzbudzam. Bo mam taki duży plecak. I oczywiście ten... pytanie. Czy byłem na noc? Ja mówię, że byłem. Bo ja byłem na noc od wtorku. Od wtorku? I się nie bałeś? Ja mówię, a czego się miałem bać? Jedyne, czego się można bać, to ludzi. No tak, co tam się może stać? Nie no, generalnie wspaniale. Odpocząłem, głowa mi odpoczęła, co najważniejsze. Od tego, od tej codzienności takiej. Fajnie. No bo to co? Jedyne, co trzeba zrobić, no to sobie jeść. Chociaż też nie trzeba, ale pić trzeba. Nie, także bardzo. Bardzo okej. Okay. Babka to normalnie tak przyskładana na szybkości, że tu kable farfocle wiszą. No, ale to jeszcze będzie temat kontynuowany, bo z tego też będzie film. Co to się tu nie powyprawiało. Także palę fajkę zasłużoną. I wracam do żony i dziecka. Gdyby był pies, to i tak by się pies najbardziej ucieszył. Tego jestem pewien. Nie, nie, jakby był pies, to pies by poszedł ze mną. No. Kurczę, nosi mnie na tego psa. No ale nic. Tym oto optymistycznym akcentem kończymy tą wyprawę. Szykuje się trip z bratem, ale to jeszcze zobaczymy. Jak się wyszykuje, to na pewno będzie w internetach. I 100 subów. Dzięki. Cześć.